Zadanie numer 11 z arkusza maturalnego Matura 2020, poziom rozszerzony. Dotyczy to zadanie fizyki jądrowej. Przez kolejne 5 dni detektor rejestrował promieniowanie pochodzące z próbki zawierającej izotop, samorzutnie ulegający przemianie beta minus. Włączał się każdego dnia o tej samej porze i rejestrował promieniowanie przez 5 minut. Wyniki pomiarów zawiera tabela poniżej. Pole powierzchni, na którą padały cząstki beta minus zliczane przez detektor, stanowi 1/16 pola sfery o środku w miejscu źródła cząstek i promieniu równym odległości detektora od źródła promieniowania. Zwróćcie uwagę na podkreślone słowa. Skoro je podkreślone, to waga ich w tym zadaniu musi być spora. Zwrócimy na to za chwilę uwagę. Pozwolę sobie teraz poza wymaganiami Centralnej Komisji Egzaminacyjnej przybliżyć, jak wygląda pomiar w laboratorium, w którym zlicza się cząstki beta minus wysyłane przez preparat promieniotwórczy. Ta duża czarna kropka to preparat promieniotwórczy. Z niego strzałki pokazują, lecą w przestrzeń cząstki beta minus. I tu jest detektor, no jest to cała aparatura, ale wstępem do tej aparatury jest sonda, na którą te cząstki padają. Poprzez sondę dalej cząstki te są zliczane. I zwróć uwagę na to, że jeśli detektor byłby bliżej, to w ciągu określonego czasu, by na przykład jednej sekundy, by zliczał większą liczbę cząstek niż wtedy, kiedy znajduje się w tym miejscu, a gdyby był dalej, to by zliczał mniejszą. Krótko mówiąc, gdybyśmy chcieli poznać liczbę cząstek wysyłanych przez preparat promieniotwórczy, to, co mamy w tabelce, trzeba byłoby pomnożyć, no w tym przypadku, przez 16. Gdyby sonda była bliżej, współczynnik byłby inny, a dalej również inny. Trzeba byłoby to precyzyjnie uwzględniać. I my to w dalszej części zadania uwzględnimy. Chowamy rysunek. I pierwsze polecenie. Oceń prawdziwość każdego dokończenia zdania obok. Zaznaczając P prawda, F fałsz. W wyniku emisji cząstki beta minus przez jądro atomowe zawsze maleje liczba neutronów w jądrze atomowym. Otóż trzeba zdawać sobie z tego sprawę, co to są. Co to są rozpady beta minus? Otóż istnieją pierwiastki zwane promieniotwórczymi, w których co pewien czas w jądrach zachodzą pewne przemiany cząstek, które w jądrze znajdują się. Jak wiemy, w jądrze znajdują się protony i neutrony. Cząstki beta, krótko mówiąc, to elektrony. Przecież w jądrze elektronów nie ma, a one z jądra wychodzą. Otóż te elektrony, będące cząstkami beta minus, one powstają w jądrze. Podczas rozpadów promieniotwórczych rozpada się neutron. Powstaje proton i elektron. Zasada zachowania ładunku jest spełniona. Proton pozostaje w jądrze, a elektron jako cząstka beta minus wychodzi poza jądro. Zwróć uwagę na to, że liczba neutronów będzie maleć z każdym rozpadem, a zatem odpowiedź poprawna jest A. Zmniejsza się liczba masowa jądra atomowego. Otóż liczba masowa jądra to suma protonów i neutronów. Zwróćmy uwagę na to, że podczas rozpadu beta minus zmniejsza się liczba neutronów, na przykład o 1, to o 1 wzrasta liczba protonów. Liczba nukleonów się nie zmniejsza, liczba masowa pozostaje bez zmian, zatem drugie zdanie jest fałszywe. No i trzecie zdanie. Zwiększa się liczba protonów w jądrze atomowym. No to już nie trzeba tłumaczyć. Oczywiście to jest prawda. Polecenie drugie. Zaznacz poprawne dokończenie zdania wybrane spośród A, B, C, D. Na podstawie wyników pomiarów, czyli na podstawie tabelki,
można stwierdzić, że czas powiecznego rozpadu tego izotopu wynosi w przybliżeniu 5 dni, wynosi w przybliżeniu 5 minut, jest wiele razy dłuższy niż 5 dni i jest wiele razy krótszy niż 5 minut. Otóż, gdybyśmy mieli na początku próbkę zawierającą 1374 jądra promieniotwórcze, to po czasie połowicznego zaniku T1-2 zostałaby połowa, czyli 687 jąder promieniotwórczych. W naszym przypadku, zauważ, po 5 dniach liczba jąder zmniejszyła się o 16, 1374 od 1358. Czyli co 5 dni 16. Wyobrażasz sobie, po ilu dniach dojdziemy do 687 od 1374? Odpowiedź może być tylko jedna. Wiele razy dłuższy niż 5 dni. No i trzecie polecenie. Oblicz średnią aktywność promieniotwórczą izotopu w czasie 5 minut pierwszego dnia. Tu. Wynik podaj w becquerelach. Co to jest aktywność promieniotwórcza? Jest to ilość rozpadów promieniotwórczych w ciągu jednej sekundy. Jeśli tylko jeden rozpad następuje w ciągu jednej sekundy, to mamy wtedy do czynienia z jednostką, z becquerelem. Liczmy więc ilość rozpadów promieniotwórczych pierwszego dnia, rozpadów promieniotwórczych próbki, a nie tych, które tylko docierają do sondy aparatury. A zatem aktywność A równa się liczba jąder, które się rozpadły do czasu. Liczba jąder, które się rozpadły, to 1374 razy 16 w naszym przypadku i dzielone przez 5 minut, czyli przez 300 sekund. Po podzieleniu mamy 73,3 becquerela.